Cześć, ja jestem Kład i witam was w kolejnym gameplayu. Cóż to za gra? To jest gra, jak pewnie już przeczytaliście w tytule, Swamp Simulator, czyli jeśli się nie mylę, to symulator bagien. Na czym może polegać taka gra jak symulator bagien? Może, nie wiem, będziemy się pielęgnować bagnem, albo nie wiem, mieszkać sobie tam, próbować przeżyć, coś w tym stylu. Nie. To jest jedna z najlepszych parodii Slendera, jaki kiedykolwiek widziałem. Ci, którzy... Kurde, będą mi teraz jeździć. Widowie PewDiego pewnie już znają tą grę, ponieważ wrzucił ją dzisiaj rano. Więc no. Mogliście zobaczyć. I proszę nie komentarze, że kopiuję PewDiego, że nagrywam to co on, że ściągam od niego. No bo ta gra mi się spodobała, a być może jacyś Polacy nie znają PewDiego, nie oglądają go, więc chciałbym pokazać tę grę. Ona chyba wyszła coś koło 3 miesięcy wcześniej, dawniej, ile, coś takiego. Z tego co zrozumiałem u PewDiego, ale mogłem zapomnieć. Nieważne, włączamy Single Liar? Co? Shrek is love. Shrek is life. Shrek, tak? Shrek. No, może i ma coś wspólnego z bagnami. No i zaczynamy. Symulator bagien, co? Więc tak samo jak w Slenderze, tam musieliśmy zdobyć chyba 7 czy tam 8 kartek. Tak, tutaj będziemy musieli zdobyć chyba 7 czy tam... Nie. Tutaj będziemy musieli zdobyć właśnie 8 takich złotych kuleczek. I jedna jest tam. Chociaż nie wiem, czy to nie są jabłka, czy coś takiego, bo na ikonie wygląda to trochę jak takie złote jabłko. Nie wiem, tak wygląda... Nie, to jest chyba jakaś zwykła kuleczka. Mamy jedną z 8 liars i nagle słychać taki dziwny głos, który zaczyna gadać jakieś dziwne dziwactwa w takim głosie. Uciekajmy lepiej. O, jest kolejna kuleczka. Jest jakiś dom, który płonie od środka, więc spróbujmy tam wejść. O kurde, koleczka. Ośle! O, niedobrze. To już nie jest ten człowiek chyba, którego znam. Którego wszyscy znamy i kochamy. Wspomnienie naszego każdego dzieciństwa. No to dalej, szukamy złotych kuleczek. Wydaje mi się, że tam... O kurde, ściana niewidzialna. Wydaje mi się, że ta mapa jest dużo mniejsza niż ta w Slenderze. Już próbowałem przed nagraniem, testowałem jak to wszystko wyjdzie. Czy jest to pełny ekran i tak dalej, i tak dalej. Czy nie słychać, czy słychać mi dobrze i ustawiałem rozdzielczość i tak dalej, i tak dalej. I zapomniałem do czego miałem dojść w końcu. Gadałem szczegóły i zapomniało mi się. Kurde. I wtedy patrzyłem, że strasznie łatwo mi się dodawało kuleczki. Skoczyłem na czwartej i wyszłem z gry, żeby sobie zbytnio nie spoilerować. Nie wiem, czy mi się uda zebrać wszystkie. Nie będę próbować nawet, jak zdobędę mniej niż 4 i mnie Shrek złapie, to próbujemy jeszcze raz. O, jest kuleczka. Dobra, no to już możemy od teraz, jeśli przegram, to... To już przegrałem i jakieś dziwne głosy słychać w tle. Jest ten dom, w którym już byliśmy. Jakieś dziwne, strasznie głosy ten... To jest chyba Shrek tam, to co gada w tle. Domyślam się raczej. Głupie drzewo mnie zablokowało. A nie, to nie wzięła ściana. O, już tu jest koniec mapy, świetnie. Słyszycie? Shrek! Znacie tą muzykę, tylko że w zwolnionym tempie. Z takim złym, potworowym głosem. Jak będzie znowu, to musicie poznać po prostu. Ci, którzy oglądają Shreka, to znają tą muzyczkę. Ale kto tu nie oglądał Shreka?
Jeśli nie znasz Shreka czy coś takiego, to napisz w komentarzach, pochwal się. Jakie to miałeś zrąbane dzieciństwo. Sorry. Dobra, zawiedzę to. Pamiętam, że z tego mostu to, z tym mostem zaczynaliśmy, tak więc nie opłaca się tam leść. Tam jest jakieś światełko. Chodźmy tam za tym. Zobaczmy, co my tam mamy. Kibelek! I jest kolejna kuleczka, którą wyjęliśmy z kibelka. Nie wiem, czy chciałem to widzieć. Dobrze, mniejsza. Strasznie ciemno. Tam jest tamten płonący dom, przy którym już byliśmy. Jest kuleczka kolejna. Już szósta. Wydaje mi się, że gra jest raczej łatwiejsza od Cendera. Nie no, na pewno łatwiejsza od Cendera, ponieważ to jest na pewno mniejsza mapa. Jest kolejna kuleczka. Już siódma. Jest 7 z 8 kuleczek. Włącza się mega muzyka i tutaj człowiek się zamienia w takiego szybciora. What the fuck? Gdzie on jest? Super. Ten szereg się zamienia w takiego sprintera, że już nie ma szans przed nim uciec. No ale nieważne, oto była gra Swamp Simulator, czyli oczywiście symulator bagien. Było gra, super mega przepicka, mega fajna parodia Slendera. Według mnie dużo fajniejsza od Slendera, bo Slender to tylko taki legendarny, wow, gość bez twarzy, a to jest Shrek, który zaczął mordować całą swoją rodzinę. A później zauważył nas. Ciekawe, kim my byliśmy w takim razie. Może Fioną? Zamordował już osła i później zaczął gonić Fionę. A Fiona zbierała jakieś żółte koleczki. Po co? Nie mam pojęcia. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Uwielbiam nagrywać gameplay. Jeśli macie jakieś fajne pomysły na gameplay, takie króciutkie gry, które mógłbym przedstawić na ty, możecie mi napisać w komentarzach. A teraz oczywiście się żegnamy, tak więc standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć!